Dzień dobry, witam Państwa na kolejnej konferencji prasowej Twojego Ruchu. A dzisiejszą konferencję, zanim przedstawię naszego gościa, zaczniemy małą prezentacją filmową. Welcome everyone to the trophy presentation of the 2014 PokerStars Caribbean Adventure. 1,031 players came together to put over $10 million in prize money on the felt. We had a fantastic final table and an epic heads-up battle between two amazing players. Coming in second place with another seven-figure score for his resume and a second place to go with an EPT title, a third and a fifth in EPT, let's have a big round of applause for Canada's Mike McDonald. And our 95th EPT champion here at the PCA has vaulted himself to the top of the all-time money list in Poland and claimed Poland's first EPT title. Let's have a big round of applause for someone who's $1.4 million richer, Poland's Dominik Panka. Szanowni Państwo, przedstawiam mojego gościa na dzisiejszej konferencji. Do zeszłego wtorku najbardziej znany gracz pokerowy w Polsce, Marcin Chorecki, jednocześnie przedstawiciel Stowarzyszenia Wolny Poker. Dobry Państwu. Dzisiejsza konferencja poświęcona będzie, jak Państwo na pewno się domyślacie, właśnie kwestii uregulowań prawnych pokera w Polsce. Chciałbym na wstępie powiedzieć, że to nie ten sukces Dominika sprawił, że tutaj się spotykamy. My nad tymi rozwiązaniami pracujemy od prawie 2 lat wspólnie ze Stowarzyszeniem Wolny Poker, a ten sukces pozwolił na to, żeby już dziś złożyć ustawę o zmianie ustawy dotyczących gier hazardowych, żeby można było w Polsce organizować takie turnieje, żeby zawodnicy pod polską flagą mogli zwyciężać również tutaj, co oczywiście przyniesie też korzyści, wymierne korzyści finansowe dla budżetu państwa. Drodzy Państwo, no, miał być tutaj z nami również Dominik, niestety nie jesteśmy upoważnieni z jakich powodów, nie jesteśmy upoważnieni do tego, żeby domówić, ale nie mógł się zjawić. Tak jak powiedziałem, dzisiaj złożyliśmy ten projekt ustawy. Czego on dotyczy? Oddaję głos Marcinowi, on lepiej o tym powie. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Marcin Chorecki, Stowarzyszenie Wolny Poker, reprezentujemy pokerzystów w Polsce. Niestety od wprowadzenia pamiętnej ustawy w roku 2010 poker zamiast zostać jeszcze lepiej zorganizowany pod kątem prawnym w Polsce został zepchnięty do podziemia, do szarej strefy. My jako pokerzyści musimy wyjeżdżać za granicę do Unii Europejskiej albo tak jak ostatnio na Bahamy, gdzie odbywał się drugi największy turniej pokerowy na świecie, PokerStars Caribbean Adventure. Dominik Pańka został pierwszym w historii zwycięzcą European Poker Tour, ponad $1 000 000 nagrody. Nie jest to sukces całkowicie niespodziewany. Tak jak mamy dobrych brydżystów, mamy dobrych szachistów, mamy bardzo dobrych pokerzystów, młodych, dobrych, niestety nie możemy grać u siebie. Coraz częściej zdarza nam się jechać za granicę i przywozić pieniądze, a nie zostawiać je za granicą. Także ubolewamy nad tym, że po wprowadzeniu ustawy niestety nie możemy grać w Polsce. Wygląda to tak, że poker w kasynach, jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie w kasynach nie można grać w pokera. Jest to ewenement na skalę praktycznie światową. Jedyną dozwoloną formą w kasynach jest gra turniejowa, ale jest obłożona kilkukrotnie wyższym podatkiem niż w kolejnym państwie w Unii Europejskiej. Praktycznie 1/3 wpisowego idzie na podatek oraz koszty zorganizowania turnieju, co oznacza, że po 3 turniejach nikt nie ma pieniędzy. W tym momencie pokerzysta, który przychodzi do stolika, gra przeciwko innym graczom. Pokerzysta ma szansę wygrać, ponieważ nie gra z organizatorem, gra przeciwko innym graczom. Jeżeli ma przewagę, jeżeli jest lepszym graczem, on w długim okresie wygra. W momencie, kiedy tak wysokie jest opodatkowanie, tą możliwość wygranej jemu się zabiera i niestety
będzie grał albo w szarej strefie, albo wyjeżdżał za granicę. Dlatego postanowiliśmy napisać nową ustawę, która zalegalizuje, przywróci do normalności gry, jeśli chodzi o gry na żywo w kasynach, czy w salach konferencyjnych, tak, to się odbywało na przykład na Bahamach, oraz będzie licencjonował, legalizował i na rozsądnym poziomie podatkuje gry w internecie. Tak jak się to odbywa na całym świecie, budżety państwa na tym zyskują, gracze mogą grać, zmierzyć się w tej grze umiejętności z innymi, a operatorzy mogą oferować na konkurencyjnych warunkach swoje usługi na otwartym rynku. I tutaj właśnie Unia Europejska idzie w tym kierunku. Większość krajów Unii Europejskiej ma legalny poker w internecie. Jeśli chodzi o gry w kasynach, to już jest całkowicie legalne wszędzie. To tak naprawdę u nas chcielibyśmy powrót do normalności. Liczymy na to, że Ministerstwo Finansów i rząd wysłuchają tutaj naszych próśb i na tego właśnie projektu. I cóż, myślę, że to tyle kwestią wstępu, jeśli jakieś pytania. Czy są pytania? Nie ma. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.